Piotr Gąsowski odebrał telefon podczas wywiadu na żywo. Po tym, co usłyszał, nie mógł powstrzymać łez. Piotr Gąsowski był gościem programu Małgorzaty Domagalik Niech Gadają w kanale sportowym. Aktor podczas wywiadu na żywo rozmawiał m.in. o swoim rozstaniu z show Twoja twarz brzmi znajomo, którego był gospodarzem. Nagle doszło do niespodziewanej sytuacji. Gdy do studia zadzwoniła jedna z internautek, Gąsowski po tym, co usłyszał, zalał się łzami. W programie Niech Gadają emitowanym w kanale sportowym Małgorzata Domagalik podczas wywiadów spotyka się z postaciami polskiego show biznesu. Rozmawia z nimi o sporcie i życiu. Zaskakujące chwile podczas wywiadu Gąsowskiego w programie Niech Gadają. Piotr Gąsowski odwiedził program Niech Gadają kanału sportowego, w którym mono otworzył się na tematy prywatne i zawodowe. Znany polski aktor, kabareciarz i prezenter mówił m.in. o występowaniu w teatrze, wypadkach podczas pracy, a także o zaskakującym rozstaniu z show Twoja twarz brzmi znajomo. Transmitowany na żywo wywiad trwał ponad 2 godziny. W jego trakcie do studia mogli dzwonić widzowie z pytaniami do gościa. Jedną z osób, której połączenie zostało odebrane, okazała się była hejterka Piotra Gąsowskiego. Nikt, a w szczególności aktor, nie spodziewał się tego, jak zakończy się ta rozmowa. Piotr Gąsowski po słowach internautki nie mógł powstrzymać łez. Kobieta, która dodzwoniła się do studia, przedstawiła się jako Agnieszka. Wyjaśniła, że kiedyś wypisywała okropne rzeczy o aktorze i chciała go przeprosić. Wcześniej już pisała do niego w wiadomości, ale teraz po raz pierwszy miała szansę zrobić to na żywo. Panie Piotrze, uwielbiam Pana i jeszcze raz bardzo serdecznie Pana przepraszam za słowa, które kiedyś w Pana uderzyły. Nikt nie zasługuje na to, żeby komukolwiek życzyć śmierci. Tak się nie postępuje i dlatego ja będę cały czas szukać wybaczenia, bo po prostu źle mi się z tym żyje. Kontynuowała swoje wyznanie. Kobieta dodała, że w tamtym czasie była niewyedukowana i dała się zmanipulować plotkarskim portalom. Gdy zrozumiała swój błąd, została fanką aktora i prezentera. Gąsowski wzruszony przerwał kobiecie i poprosił, aby nie obwiniała się o dawne błędy. Pani jest wspaniała, że w ogóle pani tutaj zadzwoniła. Jestem naprawdę potwornie wzruszony. Jestem zakochany w pani, bo nie sztuką jest anonimowo kogoś zaatakować, widzi pani, nawet teraz ryczę. Bardzo pani dziękuję za ten telefon. Zwrócił się do telefonującej kobiety. Piotr Gąsowski był na tyle poruszony rozmową ze swoją byłą hejterką, że nie mógł powstrzymać łez. Później opublikował na swoim Instagramie wpis, gdzie odniósł się do całej sytuacji i skomentował ją słowami: jedna z najpiękniejszych rozmów telefonicznych w moim życiu. Warto wierzyć w ludzi i w ich dobro.